Cześć, witam w kolejnym odcinku, więc dzisiaj wielki wyjazd. Jak pewnie pamiętasz z poprzedniego odcinka, do 115 potrzebny jest silnik, serduszko, bo biedny ma małą dziurkę, nie ma serduszka, trzeba będzie go wyposażyć. Znalazło się coś taniego, no jadę po to generalnie ze względu na to, że ma silnik i potrzebujemy silnika. Silnik tam jest dość ciekawy, bo jest to 2.8 benzyna, oczywiście z tej epoki, z której pochodzi 115. Natomiast buda, raczej resztki, wyglądają bardzo kiepsko, ale to już zobaczycie. Nie wiem, czy na miejscu będę mógł nagrywać, bo rozmawiałem wstępnie ze sprzedającym i no nie bardzo mu to podchodzi. Nie był zadowolony, w związku z czym no na pewno zobaczycie, co będzie dalej. A teraz ktoś jeszcze wam powie, gdzie jedziemy. Gdzie jadę? Już pokazuję. Amelka? Gdzie jedziemy? O, piesek się zaciekawił. O, ale musi się rozciągnąć. Zaraz się rozciągnie. Piesek zaraz się rozciągnie. Mały jogging. Aerobik, a już się wstrząsnął, także już zaczyna. Jedziemy z pieskiem po samochód. Także do zobaczenia w dalszej części. Z Amelką na czele. Jedziemy właśnie, dojeżdżamy do celu. Zrobiliśmy jakieś, ile? Jakieś prawie 500 km, coś takiego. No i właśnie wracamy z poczwarką. Tak, mamy coś tam widać. Zaraz zobaczycie poczwarkę, jak to tam wygląda. Pojedziemy na miejsce, to wszystko zobaczycie, co kupiliśmy i jakie serducho tam się kryje. Ale to za chwilkę. Jeszcze chwilkę.
Kurde, ale skarbów. Nawet drugie drzwi w gratisie są. Także cały dzień już dzisiaj zleciał. Pokazałem Ci, jak wygląda samochód, który kupiłem. Jest to Mercedes W116. Stara S-klasa, czyli taka w sumie klasa biznes. Jeśli chodzi o ten samochód, no jeśli chodzi o tą blacharkę, karoserię, no tak jak było widać, jest to w bardzo kiepskim, wręcz opłakanym stanie samochód. Chociaż podłoga się nawet trzyma, nawet nie jest tak źle. W każdym razie historia tego auta jest taka, że poprzedni właściciel wziął się za renowację samochodu, chciał to zrobić, chciał to auto naprawić. Z jednej strony próg nawet został już przez poprzedniego właściciela zamontowany, wstawiony, natomiast z lewej strony, tam gdzie widziałeś, gdzie pokazywałem, wygląda to w ten sposób, że no po prostu próg został wycięty i ktoś już chyba później o tym samochodzie zapomniał. W każdym razie silnik, który tam siedzi, to jest 2,8 litra. Jest to najmniejsza jednostka, jaka występowała w tym modelu samochodu. Ten sam silnik oczywiście też występował w modelu 115, do którego najprawdopodobniej będzie zamontowany. W każdym razie no jest jeden minus. Samochód miał zamontowane instalację gazową. Co za tym idzie, no jeśli chodzi o nowe instalacje sekwencyjne, nie mam co do nich żadnych zastrzeżeń. One naprawdę bardzo fajnie się sprawują, dawkują gaz w takich ilościach, jak powinien być, i tam raczej nic się nie dzieje, i to faktycznie jeździ, o ile jest dobrze wyregulowane. Natomiast jeśli chodzi o tamten silnik, który był na gaźniku, no wygląda to w ten sposób, że gaz z powietrzem świeżym jest mieszany, miksowany w zasadzie za pomocą miksera tak zwanego w kolektorze dolotowym. No i tutaj nie ma w zasadzie kontroli nad tym, co z tą mieszanką się dzieje, czy ona jest bogata, czy ona jest uboga. Efekt tego niestety jest taki, że dość często w przypadku takich instalacji powodowało to no bardzo szybkie zużycie zaworów na którymś z cylindrów. No było to spowodowane tym, że tak jak wszystkim powiedziałem, nad taką mieszanką nie ma kontroli i nie wiadomo w którym cylindrze w danym momencie mieszanka jest uboga, w którym jest bogata, a kiedy jest stechiometryczna. Jeżeli jest mieszanka uboga, no to po prostu dochodzi do bardzo szybkiego wypalania zaworów, także no nie wiążę jakichś dużych nadziei z tym silnikiem. Zakładam, że będzie trzeba go wyremontować. No właśnie, swoją drogą, no ten silnik, jak się okazało, stał w ogóle nieodpalany, nieruszany. Najpierw w shopie, później poza nią. W każdym razie, według tego, co powiedział nam poprzedni właściciel, silnik stał jakieś 16 lat. Także no podejrzewam, że nawet nie odpali. Jeśli odpali, to na pewno to zobaczysz. Także no cóż, to by było na tyle. Brakowało nam też skrzyni biegów. Tutaj w tym samochodzie, w tej 116, skrzynia biegów jest. Jest automatyczna. Tyle co dzisiaj sprawdziliśmy, no to olej w silniku na pewno jest. Na pewno jest też olej w skrzyni biegów. A więcej nie powiem, bo nie sprawdzaliśmy jeszcze o tym, czy silnik odpali, czy też nie. Dowiesz się w kolejnym odcinku. Także to by było na dzisiaj na tyle. Jest już późno, bo no, jest 22:15, także no, za chwilkę idę wziąć jakiś tam prysznic i jutro trzeba będzie rozpocząć kolejny dzień. A tymczasem to będzie na tyle. Do zobaczenia, cześć. Pamiętaj, zasubskrybuj, jeśli Cię interesowało. Cześć, hej, pa.